Tak jak już mówiłem, Słowo Boże ma moc. Słowo Boże ma moc przekonywać. I my bardzo często uważamy, że trzeba tu dużo jeszcze powiedzieć. A okazuje się, że Słowo Boże ma moc. Chciałbym powiedzieć taki przykład. Ja przez szereg lat jeździłem z taką grupą, oni się nazywają Pomoc Zagrożonych. To jest niemiecka organizacja Gefährdetenhilfe i oni zajmują się ludźmi, którzy wychodzą z więzienia, no bo w Niemczech było tak, najczęściej ci, co wychodzą z więzienia, to jeśli byli żonaci, to chcą rozwiedzeni, czy żony odeszły, nie mają gdzie wrócić i dla nich wybudowali takie schroniska. I to byli ci, którzy odbyli wyroki zawsze z tym żalem, że zostali niesłusznie osądzeni. I wtedy powstała taka organizacja, że ich przekonywali, już obserwowali w więzieniu i potem ich brali do rodzin, żeby ich tam wychowywać. No to jest wielka ofiarność wziąć takiego, co tam siedział 5 czy 8 lat, nie? On ma przyzwyczajenia, on nie ma zawodu. No ale ta akcja się rozwinęła, oni mają duże kontakty na całym świecie. Ja z nimi jeździłem jako tłumacz, bo oni przyjeżdżali co drugi rok i cały szereg było tych spotkań w więzieniach. I w więzieniu w Cieszynie akurat byliśmy, a w Cieszynie jest więzienie, no siedzi recydywa, to znaczy no nie tacy te, tacy no drobne jakieś wykroczenia, ale no tacy już coś poważniejszego. Także tam jest trudno głosić i między innymi trafiło mi tłumaczyć taką niewiastę. Ja ją tak liczyłem dobrze, po 30, ona miała 25 czy 6 lat. I ona była kurierem narkotykowym między Bogotą i Frankfurtem. I ona wpadła i dostała 7 lat więzienia, siedziała w Bogocie. I w Bogocie język hiszpański, nikogo nie znała, nikt się o nią nie zatroszczył. Ja wiem, że na przykład tacy drobni przestępcy, jak siedzą z Niemiec za, no, często za wykroczenia dla kierowców, to ich tam odwiedzają, żeby jakoś im tam pomóc przetrwać, nie? 7 lat bez języka, bez znajomości. Sobie wyobrażamy. I ta niewiasta, tą niewiastę odwiedziły dwie, no okazuje się, że później, że to były siostry. Dwie panie ją odwiedziły i przyniosły jej Nowy Testament w języku hiszpańskim. W języku, którego ona nie znała, tak? No ona tam usłyszeli tamte, ona słyszała, bo te różne polecenia to były w języku hiszpańskim i ona zaczęła ten Nowy Testament czytać. I proszę sobie wyobrazić, ona się nauczyła hiszpańskiego, ale nie tylko, ale ona dożyła zbawienia przez czytanie Słowa Bożego. I kiedy ona opowiadała świadectwo, bo to dosyć długie to świadectwo było, to wam mogę tylko tyle powiedzieć, że część tych więźniów, tych recydywistów, tym łzy płynęły po oczach, z oczu i oni bili brawo, chcieli z nią rozmawiać, czy jest możliwa taka zmiana. I chciałbym powiedzieć, tylko czytała i jeszcze w obcym języku, tak? I ona mówiła po hiszpańsku i ona wcale nie była, no,
te przeżycia, które miała, to, no, to na twarzy się zarysowała, nie? Ale naprawdę ona dożyła zbawienia. Inny taki przykład, jeszcze powiem króciutki, taka młoda dziewczyna do nas do zboru chodziła, 18 lat. No i wszystko się mi tu podoba, tylko ja tu nie zauważam, żebyście czcili Marię, żebyście o Marii mówili, a ja ją od dzieciństwa kocham. I tego mi tu u was brakuje. I dobrze, że ja, bo ja bym jej tam zaczął mówić o cesarzowej Studycie, VII wiek, kiedy wprowadzono kult Marii, nie. Jedna siostra mówi, wiesz co, weź Nowy Testament i czytaj. Po trzech miesiącach, ona przyszła do zboru i mówi tak, już się nie modlę do Marii. Jeden jest pośrednik, Jezus Chrystus. Ja Jezusa kocham. Słowo Boże ją przekonało. I ja bym zrobił błąd, jakbym jej tam tłumaczył, skąd się to wzięło, tak? Droga Boża była inna dla niej. To jest dziecko Boże. I tu ja chcę zwrócić na to jedną uwagę, jaką moc ma Boże Słowo. I jeśli chcemy być zachowani, od zwiedzenia, trzymajmy się Słowa Bożego. To jest takie bardzo istotne. I możemy sobie powiedzieć, że Słowo Boże naucza, przekonuje, odpiera ataki kusiciela. I my musimy brać Słowo Boże dosłownie. Ja może, no wybaczcie, jako już człowiek stary, takie mam na sercu ostrzeżenia, które chciałbym powiedzieć. Apostoł Paweł, jak pisał do list do Koryntian, to on taką radę również napisał, jak należy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. I gdy ja obserwuję teraz w zborach, jak się to odbywa, no jest pierwsza niedziela czy trzecia, no bo w różnych zborach to jest różnie, co miesiąc jest sobie kazanie, potem jeszcze 15 minut, jeszcze jakiś werset się przeczyta i jest roznoszony chleb i wino. My wiemy, że w Koryncie, Korynt to było miasto, gdzie apostoł Paweł usługiwał 1,5 roku i Pan mu powiedział, że ma wielki lud w tym mieście. Korynt to było duże miasto portowe, tam było ponad około 400 tysięcy ludzi. I to było takie ciekawe miasto. Chciałbym powiedzieć, że 2/3, to jest prawie 260 tysięcy, to byli niewolnicy. I oni się nawracali tak samo jak i ich właściciele. Tam byli ludzie bogaci, którzy mieli rzesze niewolników. Tam byli ludzie tacy przeciętni, ludzie ubodzy i byli niewolnicy. Co robili ci niewolnicy? Ci niewolnicy mieli ciężką pracę, bo akurat Korynt leży nad kanałem, tam jest taki kanał korynski, on łączy Morze Jońskie z Morzem Egejskim i ten kanał ma 11 kilometrów długości i te żaglowce, żeby nie musiały opływać takiej długiej drogi, były przeciągane na linach. No, wtedy nie było ciągników,
No a pod żaglami to się nie dało, bo ten kanał miejscami był wąski i ci niewolnicy, to była ich praca dzień i noc przeciągać, tak? I teraz oni mają się spotkać i oni teraz mają wspólnie łamać chleb, bo i ten bogacz się nawrócił i ten niewolnik jego też, prawda? I my wiemy, jak wyglądała ostatnia wieczerza, wiemy, jak to Żydzi odprawiali zresztą do dzisiejszego dnia i co oni przy tym wszystko powtarzali, to byłby długi wykład, ale dlatego, że część z tych, którzy uczestniczyli, byli nie z narodu żydowskiego, więc apostoł Paweł miał takie wyraźne wskazanie od Pana. Ja przeczytam z pierwszego listu do Koryntów, 11 rozdziału i od 23 wiersza tak czytamy. Apostoł Paweł, my wiemy, że on był prawie 3 lata na osobności z Panem. On się uczył i on napisał, że to, co on wziął od Pana, to nie nauczył się, to pisze szczególnie w liście do Galacjan wyraźnie, że to wziął od samego Pana. I tu również pisze, albowiem jam wziął od Pana, co też wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, której był i wydan, wziął chleb, a podziękowawszy łamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane, to czyńcie na pamiątkę moją. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i z tego kielicha pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Tu mamy takie bardzo wyraźne polecenie. To nie jest taka krótka formalność, którą my załatwiamy, ale tu jest wyraźnie powiedziane, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. I to, co wspomniałem na początku, Pan ten Spurgeon, ten ewangelista mówi, Pan Jezus umarł za mnie. My mamy o tym mówić. My mamy sobie uświadamiać. I tu jest takie troszeczkę takie niebezpieczeństwo, że to może spowszednieć. Ja byłem wśród stanowczych była ta sprawa bardzo tak ostro, wyrażenie dobre, ostro, tak bardzo poważnie traktowana. Więc jak było łamanie chleba, to był post, to było pierwsze. I w zborze musiało być wszystko uregulowane. Pastor nasz na przykład w Cieszynie, jak były jakieś nieporozumienia, nie, to musimy załatwić, a dopiero potem możemy łamać chleb. I to się oficjalnie musiał zbór zejść, członkowie oczywiście, żeby uregulować, żebyśmy mogli czystym sercem śmierć pańską opowiadać. Tu jest dalej napisane takie, albowiem, a tak, kto by jadł ten chleb albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niech wtedy człowiek samego siebie doświadczy, a tak niech je z chleba tego
i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego. Czy my zauważamy powagę tych słów? Nie wiem, czy się zastanawiacie, jak w waszych zborach to się odbywa, ale już ile razy rozmawiałem, dlaczego jest tylu chorych między nami. A tu jest napisane takie słowo, które nam to wyjaśnia, dlatego między wami jest wiele słabych i chorych i niemało ich zasnęło. Bo gdybyście sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni. To są słowa, które mają nam wiele do powiedzenia. I wybaczcie, że ja jako stary, ale chciałbym zwrócić uwagę. Ja nie wiem, jak to w różnych zborach się odbywa, ale bywałem też w różnych zborach i jak ja na to patrzyłem, jest tak to potraktowane, no bo raz w miesiącu i tak dalej. W pierwszym zborze łamanie chleba było codzienne, prawda? To było. No i to im nie spowszedniało. A tutaj my czytamy takie słowa, które dla nas mają takie wielkie znaczenie, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Na koniec jeszcze chciałbym taką jedną rzecz poruszyć. W Starym Testamencie jest napisane o tym, to już nie będę czytał, tylko to streszczę, że Mojżesz mówi, że nie wybierzecie króla z narodu pogańskiego, a gdy król usiądzie na stolicy królewskiej, to sobie przepisze zakon i będzie go codziennie czytał. Przepisze zakon i będzie codziennie czytał. Niezależnie od tego, naród izraelski miał obowiązek co 7 lat czytania Słowa Bożego i kapłani objaśniali. I kiedy tak zastanowimy się, król Salomon, który był obdarzony taką mądrością, on nie czytał. Jak czytam 11 rozdział drugiej księgi, pierwszej księgi królewskiej, to jesteśmy przerażeni, ile sobie żon zabrał. A tam jest powiedziane, że nie będzie sprowadzał koni z Egiptu, nie będzie miał wiele żon. I to wszystko tam jest tak dokładnie napisane. I to wszystko robił Salomon. I wiemy, jaki był jego koniec, jaki rezultat. Państwo się rozbiło na dwie części. Państwo północne i południowe Juda. Dlaczego? I czy ktoś jest na wysokim stanowisku w kościele? Czy to jest taki zwykły brat jak ja i ty? Nas te same prawa obowiązują. Dlatego chciałbym tak bardzo na to zwrócić uwagę, że my musimy szukać oblicza Bożego. My musimy się zastanawiać nad tym, w czym jeszcze ja uchybiam, w czym ja mojego Zbawiciela zasmucam. A On nam pokaże ten cichy głos Ducha Świętego. Jego trudno usłyszeć, to znaczy najłatwiej zagłuszyć, tak? Ale my musimy się uczyć słuchać. Ten duchowy słuch jest nam darowany. I co jest takie ważne, żebyśmy słyszeli, żebyśmy byli posłuszni. Żebyśmy słyszeli i byli temu posłuszni. Z tym to jest nieraz gorzej. I tu chciałbym
zwróci na to uwagę, jak ważne jest trwanie w Bożym Słowie. Jest dzisiaj tyle literatury. Dzisiaj trudno się, bym powiedział, opędzić z tego wszystkiego, co wychodzi. I nieraz jest, no jest, nie wiem, czy znacie taką książkę, Wierzę w klęskę szatana. Czy ktoś z was czytał? No tam jest ten ewangelista, bardzo mądro, Słowo Boże przytacza, wszystko w porządku. Ale jest jeden rozdział, z którym nie można się pogodzić. I jakkolwiek to wydał Instytut Barata Czajko, to na synodzie w Warszawie to była ta książka mocno napiętnowana, no i z witryny wtedy zniknęła. Tam jest napisane, jak ten kaznodzieja, który tą bardzo ładną książkę napisał, tam pisze, że zjawił się u niego człowiek, który był napełniony mocą ciemności, był opętany i on się miał z nim modlić. I ten demon, który był w tym człowieku, mówi do niego: ty nawet nie masz święconej wody, żeby mnie pokropić. To mówił do demon, do ewangelisty. I on pisze: ja prędko wziąłem szklankę, nalałem z kranu wody, go pokropiłem. Czy można tak? To cały rozdział jest. Myśmy byli oburzeni, bo ja tę książkę przeczytałem. Jak można, i można by powiedzieć to, co to nawet jest przysłowie Salomona, tam jest napisane, że jedna mucha zaśmierdza cały kosztowny olejek. Jedna drobna rzecz. I my musimy na to zwracać uwagę, co czytamy, a na pierwszym miejscu jednak czytanie Słowa Bożego. I tutaj ja tylko jedno mogę zachęcić i prosić: nie opuszczajmy czytania Słowa Bożego. Ja wiem, że jak człowiek rano wstanie i się śpieszy, to na czym można skrócić? Na modlitwie i na czytaniu Słowa, prawda? No a jak się już potem zapałkami podpiera powieki na wieczór, to już jest niewiele. To już z tego nie mamy takiej korzyści. Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy ze świeżym umysłem, żebyśmy trzymali się Bożego Słowa. Ja, jakkolwiek to tak powiedziałem ujemnie o działalności Salomona, bo to dla mnie to jest niezrozumiałe, że tak mądry człowiek, obdarzony przez Boga mądrością, mógł do takiego stanu dojść. Ale dlaczego? Bo nie przestrzegał Bożego Słowa. Jak my czytamy tę modlitwę w czasie otwarcia świątyni, no piękna modlitwa, te kilka rozdziałów, ale w Księdze Kronik jest też modlitwa Salomona, ale w tej modlitwie jest coś innego wyeksponowane. Ja chciałbym się z tym podzielić. To jest chyba druga księga Kronik. Druga księga Kronik, rozdział 7, taki werset. Werset 14. I to jest modlitwa Salomona. Tu jest napisane tak: jeśli by się upokorzył lud mój, nad którym wzywano imienia mego,
a modliłby się i szukałby twarzy Twojej, odwróciwszy się od dróg swoich złych, wtedy ja wysłucham z nieba i odpuszczę grzech ich, a zachowam ziemię ich. To jest modlitwa Salomona. No nieco inna, jak jest zapisane w Księdze Królewskiej. Ale tu jest napisane tak: jeśli by się upokorzył lud mój. My wiemy, że uniżyć się, upokorzyć, to jest trudniejsza sprawa. Z tym każdy ma problem, bo póki my żyjemy, to ja, to ono ciągle jeszcze się zgłasza i ciągle jeszcze chce górować. A tu jest napisane: jeśli by się upokorzył lud mój, wysłucham go. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy my byli gotowi do uniżenia się, do pokory, jeśli coś niewłaściwego zrobimy. Pan nas wysłucha, Pan nie odrzuci, Pan pokornym łaskę daje. To są wszystko argumenty, które powtarzam i wy je znacie, bo wy chodzicie za Panem i ja bardzo cieszyłem się z tego, że tak wiele osób się modli. Ja czasami bywam w takiej społeczności, że brat prowadzący się pomodli i reszta milczy, nie? To jest smutny stan, ale tak jest w wielu zborach. Także chciałbym przed tym przestrzec. I chciałbym jeszcze jedno już, ale teraz już na zakończenie też przeczytać 20 rozdziału Dziejów Apostolskich. Tu jest takie miejsce w Dziejach Apostolskich. One są w ogóle bardzo, bardzo dla mnie pouczające i są bardzo takie życiowe. I w 20 rozdziale my czytamy o Pawle, który udawał się do Jerozolimy, no i tam się śpieszył i potem chciał być w Rzymie. I on był z tych, który najdłużej nauczał w Efezie. My wiemy, że apostoł Paweł nauczał 3 lata w Efezie. Efez nie był takim miejscem centralnym w Małej Azji, był na zachodnim brzegu, tak? Ale tam się zjeżdżały wszystkie zbory. I on do Efezów pisał list i tam był przełożonym tego zboru, był Tymoteusz, syn, no taki duchowy syn apostoła Pawła. I Paweł miał szczególną troskę o ten zbór. Mówię o zbór, gdzie 3 lata nauczał i tam się wiele rzeczy działo. Wystarczy to przeczytać, bardzo ciekawe. Teraz apostoł Paweł udaje się do Jerozolimy. Już nie miał czasu zboczyć i do Małej Azji, tam wstąpić do Efezu. I on zaprosił, żeby braci starszych z efeskiego zboru, żeby przyjechali na rozmowę z nim do Miletu. I całe te wersety, które tutaj są, mają takie szczególne znaczenie. I tu jest napisane, to jest 20 rozdział, wtedy z Miletu, posławszy do Efezu, przyzwał do siebie starszych zboru, którzy, gdy do niego przyszli, rzekł im:
I tu jest coś takiego napisane. On wie, że go czeka tam więzienie. On wiedział, że tam będą takie przeżycia, które no, będą trudniejsze do przeżycia, do pokonania. I teraz on pisze 27, 28 wiersz. Albowiem nie chroniłem się, żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej. A więc on jest pewny, że to, co przekazał, jest prawidłowe. I teraz pisze dalej. Pilnujcie tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Bo ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilki okrutne, które trzodzie folgować nie będą. I z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnąć uczniów. Przetoż czujcie, pomnąc, żem przez 3 lata we dnie, w nocy i we dnie nie przestawać napominać ze łzami każdego z was. A teraz, bracia, poruczam was Bogu i słowu łaski Jego. Ja chciałbym się skoncentrować na tym 28 wierszu. Tu jest napisane, pilnujcie samych siebie i wszelkiej trzody, które was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Wiemy, że zbory, które istnieją, które powstały z łaski Bożej, to nabył nasz Pan przez własną krew. I teraz on tak bardzo wyraźnie mówi, żeby samych siebie pilnować, czyli trzymać się Bożego Słowa i też zważać na to, co się stanie. I tutaj to już te prorocze słowa, bo powstaną po moim odejściu. Prawda? I tu jest napisane to, co się dzisiaj dzieje. To, co się dzisiaj dzieje. I dlatego jest taka prośba i takie moje życzenie, żeby trwać w tym Bożym Słowie. I jeszcze jedno, już całkiem na zakończenie, apostoł Paweł, po raz drugi sądzony w Rzymie i skazany na śmierć, oczekuje na wykonanie wyroku. I on pisze taki pożegnalny list, który uchodzi za Testament apostoła Pawła, ten drugi list do Tymoteusza, i ja przeczytam kilka wierszy, które on pisze. 3 rozdział 2 listu do Tymoteusza jest napisane: ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego tobie powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczył. I 16 werset mówi, wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku odbudowie, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości, aby człowiek Boży
był doskonały, aby człowiek Boży był duchownie ku wszelkiej sprawie dobrej przygotowany. To pisze apostoł Paweł wszelkie pismo. I on to pisze, możemy sobie wyobrazić, że on wie, że go czeka wyrok śmierci, i to znaczy egzekucja. To on już o tym wie. I on mimo tego, że wie, co go czeka, on by mógł powiedzieć, no panie, ja tyle służyłem, a jeszcze taka śmierć, prawda? On się nie użala. To jest takie bardzo istotne. My jako ludzie nieraz oczekujemy takich według naszych wyobrażeń naszego końca. Ja już szczerze powiem, że czytając Słowo Boże, ile razy się zastanawiam, prorok największy, który się z niewiasty urodził, Jan Chrzciciel, był ścięty, prawda? A Eliasz na wozie ognistym do nieba, prawda? Rozumiemy to? Myślę, że trudno to zrozumieć. Kto był w Muzeum Narodowym w Krakowie, w sukienicach na pierwszym piętrze. To jest taka straszna rzeźba. Sługa niesie na takiej tacy głowę Jana Chrzciciela. No nie wiem, czy się to byli, oglądali, bo ja tam wiele razy oprowadzałem i na to zwracałem uwagę, nie? Jeszcze ta głowa zaniesiona na zabawę. To jest straszne, nie? I pewnych rzeczy my nie zrozumiemy, ale w czwartej księdze Mojżeszowej, 29 rozdział, ostatni wiersz mówi o tym, że to, czego my tutaj nie rozumiemy, to nam tam zostanie wyjaśnione. I teraz jeszcze Słowo Boże, które przekazuje, czwarty rozdział, każ Słowo Boże. Nalegaj w czas i nie w czas. Strofuj, grom i napominaj ze wszelką cierpliwością, ze wszelką cierpliwością i męką, albowiem przyjdzie czas, gdy sobie dobiorą nauczycieli, którzy zadowolą świerbiące uszy i odwrócą uszy od prawdy, a do baśni się obrócą. Ty tedy bądź czułym we wszystkim. To jest taki testament, który apostoł Paweł pisze do umiłowanego Tymoteusza. My wiemy, że Tymoteusz był takim uczniem, o którym się mówi, że on był taki bardzo delikatny, taki strachliwy, i on, żeby się nie narazić, to nawet dla swojego chorego żołądka nie używał wina, że apostoł Paweł mu mówi: dla twojego chorego żołądka używaj trochę wina. No możemy się zapytać, czemu się nie modlił, żeby miał zdrowy żołądek. On mu taką radę dał. Ale w każdym razie wiemy, że on był przełożonym czy biskupem zboru w Efezie i on zginął śmiercią męczeńską. On się nie zaparł Jezusa, ten Tymoteusz. Ale tu jest napisane, ale ty trwaj w tym, czego się nauczył. I dlatego moje życzenie, trwajmy w tym, czego nas Słowo Boże uczy. I gdy słyszymy coś, co się nie zgadza z naszym poznaniem, my mamy braci, my mamy też społeczność, możemy zapytać, ty pomóż mi zrozumieć, bo ja to tak widzę, czy to jest dobre. I my wiemy, że Pan Jezus
on praktykował to, że wysyłał uczniów zawsze po dwóch. I wiemy, kiedy on, kiedy no już się zaczęło prześladowanie po śmierci Szczepana i Filip znalazł się w Samarii. Samaria to, no to my wiemy, że Żydzi omijali Samarię, bo to byli Żydzi drugiej kategorii, bo tam okultyzm i tak dalej, te sprawy były bardzo rozwinięte. I tam był Filip i on głosił słowo, a on był sam. I my czytamy, że nawet tego czarnoksiężnika ochrzcił. A kiedy się dowiedział Piotr i Jan, że tam jest Filip, oni się tam natychmiast udali. I to jest tak bardzo dobre. Jeśli my komuś chcemy pomóc i ktoś prosi o modlitwę, żeby powiedzieć, nie ja sam, ale wezmę kogoś. I myślę, że każdy z nas ma takich braci, czy takie siostry, tak jak Pan Jezus wśród tych 12 miał ilu? 3. On nie wszystkich zabrał na górę przemienienia, prawda? I jak prosił w Getsemane, to prosił tych 3. No, zawiódł się, to inna sprawa. W każdym razie my wiemy jedno, że każdy z nas ma takich bliskich, z którymi się rozumiemy. Jeśli jest jakiś problem, to chodź pomóż, ja sam. No a już tak, ale to już innego względu radzę, jeśli chodzi o niewiastę, żeby ten mężczyzna, żeby zawsze byli we dwoje, żeby nie było jakiś ale. Bo wiemy, że można być zwiedziony przez pychę, pieniądze i kobiety, prawda? Także trzymajmy się tej zasady. Niech Pan was błogosławi. Jeśli by było jakieś pytanie dotyczące tych tematów, które ja poruszyłem dużo, może to nie jest jeden taki ciąg, to sobie przygotowały na ubiegły rok, ale się tu nie znalazłem. Ale chciałbym powiedzieć, że napomnienie mi tak bardzo leży na sercu. Dlatego przekazuję to, czym żyję. Ja wiem, że moje dni są już policzone. Pan posila, dziękuję za to. I dziękuję za tak wiele modlitw braci i sióstr, bo wiem, że te modlitwy mnie przenoszą, tego doświadczam na co dzień, ale wiem też, że czas mój jest bliski i chciałbym takie ostrzeżenia i to teraz zrobiłem. Jeśli wam to nie odpowiada, to przepraszam, ale ja tak z czystym sumieniem, bo brat Marek ten to już dzwonił, brat Andrzej, kiedy i tak dalej, nie? I mi nie wyznaczyli jakiegoś tematu, ale ja zawsze się modlę, żeby Pan mi wyznaczył, bo troszkę już czytam Słowo Boże za tyle lat drogi za Panem i zawsze coś tam, ale nie chciałbym, żeby to była taka, jak to tak brzydko niektórzy określają, puszka konserwy wyjęta z lodówki, ale żeby było Słowo Boże, które jest zawsze świeże, aktualne i dla nas zrozumiałe. Niech was Pan błogosławi. Jeśli pozwolicie, to jeszcze chciałbym się na koniec pomodlić. Drogi Zbawicielu, chcę z całego serca dziękować Tobie, że Ty jesteś naszym Panem i że my jako dzieci Twoje, nowonarodzeni, jako ci, którzy przyjęli Twoją wiarą, tą ofiarę, jaką poniosłeś na krzyżu Golgoty, nie tylko za ludzkość, ale za każdego z nas,
żeśmy się narodzili na nowo. Panie drogi, że jesteśmy ludem Twoim i za to Ci dziękujemy z głębi naszych serc. Dziękujemy za czas łaski, w którym żyjemy, że możemy się spotykać na czytaniu Słowa Bożego, na społecznościach. Panie drogi, że nie mamy ograniczeń ani prześladowań w naszym kraju. My za to dziękujemy, Panie drogi, ale proszę, żeby to nas nie usypiało, ale pobudzało do czujności, abyśmy zgodnie z Twoim Słowem żyli, chodzili i żeby nam się rozchodziło o to, kiedy Ty przyjdziesz, czy nas odwołasz, żebyśmy z Tobą byli. Za wszystko niech z głębi naszych serc Tobie płynie chwała i cześć. Proszę, żebyś i dalszą część tego zgrupowania pobłogosławił każdego jednego, który tutaj jest. Tak braci, jak i siostry, jak i dzieci. Ty wiesz, na co narażone są nasze dzieci, nasza młodzież i cieszę się, że tu jest tyle młodzieży, bo jest tyle różnych propozycji, wyjazdów i tak dalej. Według świata dobre, ale według nas i znam, to rabuje czas i społeczność, to musimy się i tego wystrzegać. Dlatego dziękuję za tych wszystkich młodych, którzy tutaj są i proszę, żebyś ich szczególnie błogosławił, kiedy są w szkole, czy są tak narażeni na ataki przeciwnika z racji tej młodości, żebyś ich strzegł, zachował i prowadził. A za wszystko niech Tobie, Twojemu imieniowi płynie z głębi naszych serc chwała, dzięka i cześć. Amen.